Witam serdecznie, drodzy przyjaciele. Jakże się cieszę, że znowu kolejny raz chcę Wam zaproponować kolejne rozważanie, którego tytuł rozpoczyna się od słowa jak. W chrześcijaństwie przyjęło się wiele różnych sloganów. Jednym z takich, z takich bardzo często powtarzanych sloganów to slogan powinniśmy pójść za przykładem Chrystusa. Ale nikt z nas nie patrzył na Chrystusa wtedy, kiedy dwa tysiące lat temu był na tej ziemi. Nikt z nas wtedy nie miał okazji do obserwowania Chrystusa, a relacja ewangelistów jest na tyle znikoma i wątła, że dla niektórych osób absolutnie nie wystarcza. Ale chrześcijaństwo nie sprowadza się jedynie do napisanej cudownej księgi Ewangelii. Chrześcijaństwo to żywy kontakt nadal z żywym Chrystusem. Nie tylko historycznym, ale Chrystusem dzisiaj, Chrystusem, który wciąż nadal działa. Jak pójść za przykładem Chrystusa? Chciałbym zacytować dzisiaj szereg tekstów, które pochodzą z różnych przekładów Pisma Świętego, dlatego pozwólcie, że wypisałem je i nie będę otwierał Pisma Świętego, ale zacytuję je według tego, co znajduje się w różnych przekładach. Oto Biblia Tysiąclecia, pierwszy list Piotra, drugi rozdział i wiersz 21. Biblia Tysiąclecia oddaje go tak. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was, i zostawił wam wzór, abyście szli za nim jego śladami. Nie chodzi mi o cierpienie. Dzięki Bogu nikt z nas nie musi umierać na krzyżu Golgoty. Ale przecież jednak chodzi mi o to, że naśladownictwo Jezusa musi być w dokładnym przyjrzeniu się, jak on to robił i na czym polegała jego misja. Oto w liście do hebrajczyków. W rozdziale dziesiątym autor tego listu w siódmym wierszu, tym razem za przekładem Biblii Warszawskiej, podaje nam takie słowa. Wtedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Tak, Jezus przyszedł na Ziemię, aby wypełnić wolę Ojca. Aby wykonać ją całkowicie. Aby całkowicie poddać się Ojcu. Jezus przyszedł na Ziemię po to, aby dać nam przykład, że my powinniśmy czynić to samo. Myśleliście o tym, żeby wypełniać się już wolę, trzeba ją znać. Żeby ją znać, musimy ją gdzieś przeczytać, musimy ją gdzieś poznać. Pewien człowiek powiedział mi nie tak dawno, do mnie Bóg przemawia osobiście, przy czym równocześnie powiedział o rzeczy, która zaprzeczała wszystkiemu temu, co Bóg podał na Kartach Pisma Świętego. Czy na pewno wtedy Bóg do niego przemawia? Pomyślcie, moi drodzy, jak to jest? Jeżeli Bóg przemawia w naszym życiu, jeżeli Bóg do nas przemawia, to mówi nam o swojej woli, i ta zawsze wyrażona jest na kartach Słowa Bożego, na kartach Pisma Świętego. Chrześcijanie proszeni są o to, aby wykonywali wolę Bożą, a wykonując ją, naśladujemy Chrystusa. Ale oto drugi przykład, z którym chcę się z Wami dzisiaj podzielić. W Ewangelii Jana w rozdziale 17 i 8 wersecie Ewangelista mówi nam takie słowa, albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Jezus głosił słowo, które dostał od Ojca. Przekazywał Słowo Boże wszystkim, Korzystał ze Słowa Bożego przy każdej okazji. Faktycznie w Ewangeliach znajdziemy więcej cytatów Starego Testamentu, niż byśmy tego oczekiwali. Niektórzy z ludzi twierdzą, że Stary Testament skończył się z momentem przyjścia Chrystusa. Jakoś dziwnie, Chrystus nawiązuje do Niego stale, cytuje Go nieustannie, mówi wciąż o tym i pokazuje Boga miłości, którego można w Starym Testamencie odnaleźć. Boga który troszczy się, który opiekuje się nami, który nam pomaga. Jeśli możemy go znaleźć w Starym Testamencie, dlaczego mówią niektórzy, że Bóg w Nowym Testamencie jest już innym Bogiem? Bóg jest zawsze ten sam wczoraj, dziś, tenże i na wieki jak czytamy także w liście do Hebrajczyków. Zatem, co my powinniśmy zrobić? Jeśli chcemy naśladować naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Musimy korzystać także ze Słowa Bożego. Musimy je studiować, nie jedynie czytać. Pewnego razu spotkałem jednego starego kaznodzieje. Lubiłem z nim rozmawiać, dlatego że zawsze czymś zaszokował, jakimś skojarzeniem. Wtedy swoim spokojnym głosem, patrząc mi prosto w oczy, zapytał – Romanie, czy Ty dalej czytasz Pismo Święte? Nie spodziewając się, chociaż mogłem oczekiwać różnych niespodzianek, odpowiedziałem z całą pewnością naturalnie, że czytam. To źle. Ja już przestałem, odpowiedział. W tym momencie byłem pewien, że mówię o czymś, czego, co będzie za chwilę wywoływało uśmiech na mojej twarzy. Powiedziałem, nie wierzę. Na pewno czytasz. Nie czytam, zastrzegał się wielokrotnie. I dodał na koniec, ja już tylko studiuję. Tak, drodzy przyjaciele, Pismo Święte jest księgą, którą musimy poznawać nie tylko dla poznania woli Bożej, ale musimy ją poznawiać i zgłębiać nieustannie, tylko po to, abyśmy mogli cytować Jego Słowo. Pamiętam jeszcze jako chłopiec uczyłem się wielu tekstów biblijnych na pamięć. I będąc chłopcem, potrafiłem cytować je bez problemu. Wtedy z dostępnej tylko jednej księgi, przekładu Pisma Świętego, który nazywamy Biblią Gdańską. Stary przekład, a zatem trudne słowa staropolskie, ale do dzisiejszego dnia pozostały w mojej pamięci. Czy potrafimy obronić się słowem Bożym? Tylko dlatego, że zachwyca nas, że pociąga nas, bo Chrystus tak czynił. A jeśli Pójdziemy Jego śladem. Wtedy pamiętajmy, że na śladownictwo Chrystusa zaprowadzi nas zawsze do zwycięstwa. Do tego bowiem powołani jesteście. Chrystus przecież również cierpiał za Was i zostawił Wam wzór. Spróbujmy. I zawsze w łączności z Panem powiedzmy: Panie, jeśli możesz, a na pewno chcesz, dokonaj tej zmiany w moim życiu. Spraw. Abym naśladował Ciebie we wszystkim, tak jak Ty tego oczekujesz. Bo w końcu na tym polega bycie chrześcijaninem. I nigdy nie zapomnijcie, że prosząc Boga o coś, proście w imieniu Jezusa, bo Jezus powiedział: O cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, otrzymacie. Prośmy zatem w imieniu Jezusa i bądźmy pewni, że już mamy. Przykład i siły do naśladownictwa naszego Pana i Zbawiciela. Do zobaczenia za tydzień.